Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nie mam dobrych wiadomości, ponieważ rząd planuje od poniedziałku, od 1 lutego, ostro wziąć się za przedsiębiorców, którzy otworzą swoje biznesy. To, że oni nie mają litości i są, że tak powiem, niespełna rozumu, to ja to wiem od dawna, ale uważam, że trzeba o tym poinformować. Także, moi drodzy, to jest bardzo pilna, ważna wiadomość. Jeśli macie jakichś przedsiębiorców albo chcecie się gdzieś podzielić, to napiszcie o tym im, bo to już przerasta ludzkie granice. Naprawdę, to, co oni planują, to już przerasta ludzkie granice, co ci ludzie tworzą. To tak wygląda, jakbyście na przykład byli głodni i oni by wam pokazali kromkę chleba i by ją zostawili koło was, nie? By odeszli na 5 metrów i powiedzieliby, jeśli ją zjecie, to dostaniecie mandat. Tak to wygląda. Oni są po prostu nienormalni. Ja wam zacytuję, bo to jest naprawdę świeża sprawa. Dzisiaj RMF FM o tym poinformowało. Rząd szykuje zmasowane kontrole przedsiębiorców, którzy otworzą biznesy. Zmasowane kontrole. Nie wiem, czy wy się pastwicie nad tymi przedsiębiorcami, czy wy ich chcecie wykończyć faktycznie. Nie mam zielonego pojęcia. Uważajcie, przypnę wam ten cały artykuł, bo jest po prostu skandaliczne to, co oni chcą zrobić. Nie będzie litości dla przedsiębiorców, którzy od poniedziałku spróbują wznowić działalność wbrew rządowym zakazom. Rząd szykuje zmasowane kontrole. Ustalono, że podczas specjalnej narady w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i administracji. Tak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Ja się po prostu jąkam, to co ja tutaj widzę. Rząd szykuje zmasowane kontrole przedsiębiorców łamiących koronawirusowe restrykcje. Ma to być pełne sprawdzanie wszystkich firm, które wbrew zakazom wznowią swoją działalność. Sanepid nie tylko będzie sprawdzał przestrzeganie obostrzeń, ale też i czystość. Dodatkowo, jak tutaj dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, nakaz szczegółowego sprawdzania najbardziej opornych dostała skarbówka. Czyli oni już się posiłkują urzędem skarbowym. Rany, co wy wyprawiacie? Czy wy sobie sprawę zdajecie, moi drodzy? Teraz mamy do wyboru. Albo żyjemy w zgodzie z prawem, konstytucyjnie, albo łamiemy prawo i słuchamy to, co mówi rząd. Bo niestety, panie rządzie, ale wy łamiecie konstytucję i działacie nielegalnie. Dlaczego? Dlatego, że sądy twierdzą to samo, co ja. Moje słowa opieram na działaniu i na wyrokach sądów. Nie na wyrokach prywatnych ludzi gdzieś w domkach, tylko na wyrokach sądów. Więc wy nie macie żadnego prawa większego. Wy jak sobie zmienicie konstytucję, to będziecie mogli mieć prawa różne. Ja tego nie neguję. Ale sobie najpierw zmieńcie konstytucję, zmieńcie sobie wszystko, wprowadźcie ustawy, więc oby nie oczywiście. Ale wtedy ja nie będę się czepiał. Bo to, że za granicą tak jest, no to okej, bo być może oni mają inaczej skonstruowaną konstytucję, natomiast w Polsce jest to łamanie konstytucji i prawa. Przecież orzekają tak sądy. Ludzie, oni chcą się posiłkować urzędem skarbowym po to, żeby nasyłać i gnębić przedsiębiorców, żeby gnębić pizzerie, restauratorów, kebaby, siłownie, cokolwiek, panią, która sprzedaje oscypek. Ludzie, wam się po prostu w głowach poprzewracało. A, mam takie pytanie, bo wiecie co, moi drodzy? Ja bym chciał się wybrać wkrótce do sklepu, takiego samoobsługowego w szczycie, nie? Godzinowym, tam gdzie nie można się przeciskać, bo jest taka kolejka. Chcecie taki film czy nie? Bo ja im udowodnię tutaj, że jeśli supermarkety otwieracie, gdzie jeden drugiego popycha i nie może się przecisnąć, bo jest taka kolejka, a zamykacie takie miejsca jak restauracja czy bar, bo tam się wchodzi bez maseczki, to wy macie nierówno pod sufitem. Ja naprawdę, to już po prostu nie ma jak mówić, nie ma po prostu jak tego opisać. Cytuję dalej. W kontrolę włączą się także strażacy, którzy mają sprawdzać przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. Mają oni również wręczać mandaty nawet za minimalnie przeterminowane gaśnice. Wy jesteście po prostu chorzy. Moi drodzy, to nie są jakieś plotki, to nie jest żaden fake newsowy portal, tylko to jest RMF FM, gdzie dziennikarze RMF FM dowiedzieli się z obrad rządu. To nie jest byle co. Podczas specjalnej narady w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. To nie jest byle co. Wy się posiłkujecie skarbówką, urzędem skarbowym. Będziecie weryfikować, tak? I posiłkujecie się nawet strażakami. Szkoda strażaków, naprawdę, bo każdy strażaka szanuje. Jeśli strażacy wejdą w ten układ, no to będzie źle, ponieważ to jest taka jednostka ludzka, którą każdy szanuje, nie? Bo strażaków ciężko nie szanować. No kurczę, no
No, strażak nikomu nie wadzi przecież. Słuchajcie teraz. Tu jest jeszcze opisany but przedsiębiorców, że od 28 to wprowadzili, 17 stycznia mieli znieść, nie znoszą, 31 stycznia mieli znieść, nie znoszą. Coraz więcej przedsiębiorców buntuje się jednak przeciwko zakazowi i otwierają lokale. Mimo zaleceń, według szacunków, w miniony weekend otworzyło się kilkadziesiąt tysięcy lokali w całej Polsce. Wśród zbuntowanych właścicieli znaleźli się przedstawiciele branży fitness, którzy zapowiedzieli, że mimo obostrzeń otworzą swoje firmy 1 lutego. I powiedzieli oni tak: jesteśmy rozczarowani decyzją rządu o utrzymaniu zamknięcia naszego sektora. Plany pozostają bez zmian. Decyzja rządu nie ma mniejszego wpływu. Najmniejszego wpływu. Tak oświadczył w czwartek pan Tomasz Napiórkowski, szef Polskiej Federacji Fitness. Na alarm bije także Stowarzyszenie Polskie Stacje Naciarskie. Turystyczne następuje koniec polskiej zimy, nie przetrwamy. Przyznali jego członkowie. W ocenie Tatrzańskiej Izby Gospodarczej z kolei czwartkowe decyzje ogłoszone przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego są katastrofalne. Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że aktywność narciarska odbywa się na otwartej przestrzeni, a uczestnicy nie mają ze sobą kontaktu twarzą w twarz. Nie rozumieją więc decyzji o zamknięciu wyciągów. I tutaj jest dalej napisane, 46% Polaków popiera przedsiębiorców otwierających swoje biznesy, a 40% z Polaków jest takim działaniom przeciwnych. No to jeśli 40% jest takim działaniom przeciwnych, to sobie siedźcie i sobie zamykajcie i najlepiej to się wyprowadźcie na inną planetę. Ja wam to proponuję. Bo jeśli wam to jest obojętne, ale jeść chcecie, bo chcecie jeść, prawda? No to niech wszyscy siedzą w domu. A po co kupować chleb? Przecież można chleb upiec w domu. To jak Horban mówi, że po co iść na siłkę, jak można w domu ćwiczyć. Po co iść do galerii, jak garnki można przez internet kupić. To równie dobrze, po co iść do piekarni po chleb, jak można upiec sobie samemu. No. Po co iść po papier toaletowy, jak można wytrzeć w rękę, prawda? No, zobaczymy, jak to się potoczy. Od poniedziałku, moi drodzy, od poniedziałku, przepraszam, mam katarek, nie mam katarku, mam kaszel, mam czasem chrypkę, ale to jest normalne. Także panie Niedzielski, panie Morawiecki, nie będziecie mi tutaj zaraz zamykać. Dobra, ja naprawdę chcę iść do sklepu w szczycie takim, w szczytowym momencie za dnia, żeby im udowodnić, napiszcie, czy byście chcieli, jakimi niekompetentnymi ludźmi oni są. Wy stoki narciarskie zamykacie, bo tam można się pozarażać, no przecież kurczę cały rok, macie restrykcje i nigdy nie będzie lepiej, chyba co? Myślę, że już powinno być lepiej, no bo to chyba nie daje efektów, skoro już jest 10 miesięcy, a nadal są cyferki skaczą. No to jak to jest? Maseczka chodzą, w domach siedzą i nadal jest pandemia. No po prostu cyrk na kółkach. I teraz oni sobie jeszcze dokoptują skarbówkę i jeszcze dokoptują straż pożarną. Ja proponuję od razu, zatrudnijcie sobie straż graniczną, tych terytorialsów, błaszczak niech wam wyśle. Posiłkujcie się też armią amerykańską, niech was tutaj kontrolują. No, to jest po prostu skandaliczne. To się w głowie nie mieści, co oni mają w planie wprowadzić. Ja mam nadzieję, że tego nie wprowadzą, ale jeśli to wprowadzą, to moi drodzy przedsiębiorcy, działajcie według waszego serca. Jeśli serce wam podpowiada tak, no to działajcie. Macie rodziny na utrzymaniu, macie kredyty, różne leasingi, hipoteki, długi, straty, ludzie, kurczę, Morawiecki, naprawdę, ale zobaczcie, oni chcą tylko otworzyć swój biznes, oni nie chcą niczego, oni nie chcą żadnych pieniędzy od rządu, oni nie chcą nic od nich, oni chcą po prostu żyć jak żyli, oni chcą zarabiać, bo mają ku temu możliwości. Rząd im zamyka wszystko. Jeśli ten ktoś chce otworzyć, to rząd ich straszy. I teraz powiedzcie, czy oni nie są jakimiś sadystami? Bo chyba według mnie są. To ja proponuję teraz naprawdę, gdyby tak miliony Polaków się wkurzyło i pozwało ich do różnych trybunałów, bo u nas łamią faktycznie prawa człowieka w Polsce. Nie wiem, jak jest w Niemczech, jak jest we Francji, nie obchodzi mnie ich konstytucja, mam to gdzieś. Szczerze mówiąc. Mnie interesuje, czy tam Anglia, czy Holandia, czy cokolwiek. Mnie interesuje Polska. W Polsce jest to niezgodne z konstytucją i to, że wy sobie tam napiszecie, w mediach powiecie i to wprowadzicie, no bo
większość Polaków ogląda telewizję, słucha radia, czyta gazety mainstreamowe, więc oni nie dowiedzą się, że to jest nielegalne, a to jest naprawdę nielegalne. Więc skończcie już męczyć przedsiębiorców. Proszę was. Dobra, nie chcę już mi się gadać o nich, bo naprawdę aż krew człowieka zalewa, jak to mówią. Serio, ja już nie wiem, jak o nich mówić. Ja już nie wiem, jak do nich docierać, do tych ludzi. Nasyłać skarbówkę i strażaków? Serio? Strażaków chcecie nasyłać? Ale słuchajcie, oni tutaj powiedzieli, oni chcą nasyłać strażaków tylko po to, żeby strażacy wyszukiwali wszystkie ubytki i jakieś tam niedociągnięcia, czyli za brak gaśnica, bo gaśnica przeterminowana, będą mandaty. Wy jesteście po prostu, ja myślę, że oni są jednak sadystami, że to jest sadyzm. Pewien jakiś taki gatunek nowy, prawda? No bo inaczej się tego nazwać nie da. Co wy robicie? Dobra. Moi drodzy, bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę. Ja już kończę, bo naprawdę to co oni mają w planach, to jest nieprawdopodobne. Moi drodzy przedsiębiorcy, wy w ogóle nie słuchajcie tego, tylko po prostu idźcie za głosem serca. Bo to jest wasza przyszłość, to jest wasza rodzina, to jest wasze prawo. Wy działajcie po prostu zgodnie z prawem, działajcie legalnie, nie działajcie tak jak rząd, bo rząd działa nielegalnie. Więc zobaczcie, jeśli rząd nakłania Polaków do łamania prawa, to ci, którzy biorą w tym udział, też łamią prawo. Więc jeśli pan Antek nie otworzy swojego sklepu, to znaczy, że złamał prawo. No przynajmniej ja tak myślę. Jeśli ja się mylę, no to mnie wyprowadźcie z błędu, bo ja to tak pojmuję. Może jestem jakiś głupszy i tak źle pojmuję, ale według mnie słuchanie rządu jest łamaniem prawa, bo oni działają bezprawnie i oni powinni zostać postawieni przed trybunałem, jakimś plutonem takim trybunałowym i zostać osądzeni, ale zostaną osądzeni. Na każdego przyjdzie czas. Prawda zawsze zwycięży i na każdego przyjdzie czas. Jeśli wy sobie myślicie, że wam uda się, że wy sobie dalej będziecie tak pogrywać, to sobie możecie myśleć, ale naprawdę kiedyś was spotka zasłużona sprawiedliwość i poniesiecie konsekwencje tego, co chcecie zrobić Polakami, ale się pastwią. Zobaczcie, jak oni się pastwią. Ale to jest naprawdę taka zawiść, wręcz taka nienawiść. Oni robią wszystko, żeby tylko uprzykrzyć życie przedsiębiorcom. Po prostu męczą ich i prześladują. To jest prześladowanie. Moi drodzy, jak przychodzą jacyś oficerzy z Sanepidu czy tam skądś, to jest prześladowanie. Dla mnie to jest prześladowanie. Jeśli ja bym miał jakąś knajpę albo restaurację i ktoś by mi przyszedł, to bym po prostu ich wyrzucił. Wyrzuciłbym ich z tego lokalu. Mało tego wyrzuciłbym ich z promienia 100 metrów, żeby mi nie ostraszali klientów. Okej? Okay? I tyle w temacie Morawiecki. Załóż swoją maseczkę i zrób sobie konferencję. Drodzy przedsiębiorcy, działamy, jedziemy dalej. Trzymajcie się bardzo cieplutko. I teraz oni wprowadzą oczywiście, wiecie co, oni już prowadzili sobie ten Trybunał Konstytucyjny, żeby tutaj wyciszyć tę sprawę, no bo jak przedsiębiorcy się wkurzą 1 lutego, no to wtedy w telewizji by musieli powiedzieć, no a tak będą mówić o strajku kobiet. Mało interesujący, mało znaczącym tak naprawdę. Bo to jest tak znaczące jak zeszłoroczny śnieg. Okay. A 40% ludzi, którzy popierają działania rządu, to po prostu mają coś z deklem, według mnie. No bo to jest wasze życie, to są wasi czasem rodzice, rodzina. Dobra, nie chcę mi się gadać naprawdę, bo ja po prostu oszaleję z tymi ludźmi, to są po prostu wykolejańcy. Pozdrawiam was, trzymajcie się bardzo cieplutko, uważajcie na siebie, pijcie dużo herbaty z sokiem malinowym i jedzcie sobie, przepraszam, już mi się język plączy. Jedzcie sobie czosnek polski i jedźcie, nie wiem, na koniec świata szukać normalności, bo tutaj to już normalności chyba nie będzie, ja już nie wiem. Ja jestem optymistą, ja po prostu sobie żyję jak żyłem po swojemu. I tyle. Cześć, trzymajcie się.